Kociewie to jeden z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce, o niezaprzeczalnych walorach turystyczno-wypoczynkowych. Warto tutaj spędzić urlop, wybrać się na weekendową wędrówkę, aby poznać nie tylko urokliwe zakątki kociewskiego krajobrazu, ale także zaznać szczególnej gościnności kociewiaków. Urozmaicona rzeźba terenu, rzeki, jeziora, lasy, flora i fauna zróżnicowana gatunkowo i ujęta w rezerwaty to atrakcyjne bogactwo ziemi kociewskiej warte zainteresowania. Południową część powiatu starogardzkiego porastają bory tucholskie, nazywane tutaj Zielonym Morzem. Stanowią bowiem jeden z największych w Polsce kompleksów leśnych o powierzchni blisko 1200 km2. Ponad 200 jezior bogatych w ryby i raki oraz niezliczone oczka wodne tworzą Pojezierze Starogardzkie, które rozpościera się w północno-wschodniej części regionu. Największe z jezior, Kałębie, nazwano Kociewskim Morzem. Pozostałością zaś lądolodu skandynawskiego są tu liczne głazy narzutowe, swoiste pomniki przyrody. Diabelski Kamień w Pilczynie to najpotężniejszy głaz o obwodzie 14 metrów, za to skromniejsza jest Zaklęta Owczarka w Zblewie. Tutejsza ludność chętnie opowiada przedziwne legendy o tych osobliwościach krajobrazu Kociewia. Urozmaiceniem dla krajobrazu kociewskiego są doliny rzeczne Wieżycy i jej dopływów. Jednak wielkim skarbem tej ziemi są lasy, także jako miejsce miłego wypoczynku. Przeważa w nich drzewostan bukowo-dębowy i sosna. Kilkadziesiąt około 300-letnich dębów o obwodzie do 6 metrów znaleźć można nad Jeziorem Zduńskim opodal leśniczówki Boroszewo. W lasach powiatu starogardzkiego żyje mnóstwo zwierzyny płowej, jak sarny, jelenie, daniele, także wiele gatunków ptactwa. Nic dziwnego, że w powiecie istnieje aż 6 kół łowieckich, które w dzierżawionych obwodach prowadzą działalność skupioną na zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt. Na terenie nadleśnictwa Lubichowo w Dolinie Świętej Strugi przed laty reintrodukowano na przykład populację bobra. W tutejszych lasach zagościły też borsuki, gronostaje, kuny leśne i domowe, tchórze, łasice. Natomiast gratką ornitologiczną są rzadkie gatunki ptaków. Czapla siwa, żuraw, gęś gęgawa, perkos, lelek kozoduj i bąk. Arboretum w Wirtach nad Jeziorem Bożechowskim szczyci się historią sięgającą roku 1875. Jest więc jednym z najstarszych w Polsce ogrodów dendrologicznych. Na ponad 33 hektarach zgromadzono tu 450 gatunków drzew i krzewów, niekiedy wprost unikalnych. Jest więc tu i jodła szlachetna, cyprysik groszkowy, żywotnik japoński, tulipanowiec. Arboretum chętnie gości turystów, którym udostępnia punkty widokowe, a także oferuje usługi w zakresie edukacji ekologicznej. Na terenie powiatu starogardzkiego wyodrębniono 5 rezerwatów przyrody. Rezerwat Zdrójno o powierzchni 168 hektarów, położony na terenie leśnictwa o tej samej nazwie, w gminie Osiek, powstał w celu ochrony stanowisk bobrowych oraz licznych gatunków ssaków i ptaków lęgowych, m.in. żurawia zwyczajnego, łabędzia niemego, bociana czarnego i zimorodka. Czapli Wierch to także rezerwat faunistyczny. Obejmuje swoją powierzchnią 5 hektarów nad jeziorem Słone w leśnictwie Kałębnica, na południe od Skórzenna. Chroni on kolonie i stanowiska lęgowe czapli siwej oraz fragment starego boru mieszanego. W sąsiedztwie rezerwatu przebiega turystyczny szlak pieszy wiodący m.in. do rezerwatu Krzywe Koło w Pętli Wdy. Dopłynąć do niego można także szlakiem kajakowym Wdy i rzeczki Kałębnicy. Krzywe Koło jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni 10 hektarów na terenie leśnictwa Błędno. W tym miejscu Wda tworzy około 400-metrową pętlę, zacieśniającą się zaledwie do kilku metrów. Ochroną objęto tutaj las mieszany z wiekowymi sosnami i dębami, ale także rzadkie w Polsce drzewa jarzębu brekini i stanowiska chronionych gatunków krzewów.
Rzeka Wieżyca już w XII wieku odnotowana została w dokumentach historycznych książąt pomorskich. Wieżyca należy do szlaków o ogólnokrajowych walorach rekreacyjnych. Ma to uzasadnienie w szczególnych walorach pejzażu kociewskiego, ale i w objęciu jej do Rzecza w obszar krajobrazu chronionego. Od ujścia Wietcisy w rejonie Czarnocina aż do Gniewa płynie Wieżyca doliną zaznaczoną czterema tarasami dolinnymi. Jako malowniczy szlak kajakowy wciąż jest Wieżyca mało eksploatowana, nieomal dziewicza, co gwarantuje kajakarzom spokojny wypoczynek za wiosłem. Wypływająca z równiny Harzykowskiej rzeka Wda należy do najpiękniejszych rzek nizinnych w Polsce. Jest wielką atrakcją dla aktywnych turystów, gdyż szlak kajakowy prawie na całej długości rzeki obfituje w malownicze zakola, w urozmaicone krajobrazowo brzegi i piękne przełomy. Dla turystyki Wda została odkryta już w latach międzywojennych, ale dopiero po wojnie stała się terenem licznych wodniackich wędrówek kajakarskich. To po Wdzie pływał on dziś kardynał Karol Wojtyła. Przypomina o tym organizowany tutaj od lat spływ kajakowy śladami Jana Pawła II. W dorzeczu Wieżycy i Wdy natura nagromadziła szczególne bogactwo jezior. Nieprzypadkowo więc klub sportowy Kałębie organizuje tu ogólnopolskie regaty windsurfingowe oraz Mistrzostwa Polski Raceboard. W czystych jeziorach i rzekach spotkać można nawet pstrągi, lipienie i raki. Nic dziwnego, że to prawdziwy raj dla wędkarzy. Wiele terenów, szczególnie leśnych, wciąż czeka na turystów, wczasowiczów i miłośników natury. Czeka ich tu czyste powietrze, nieskażona cywilizacją przyroda, naturalne krajobrazy, życzliwi i gościnni ludzie. Warto skorzystać z tych atutów, które gwarantują wyśmienity i niebanalny wypoczynek. Nie zapomina się tutaj o turystach i gościach niepełnosprawnych, na których czeka atrakcyjna oferta, urozmaicona hipoterapią. Starogard Gdański. Miasto nad Wieżycą z 8 wiekami historii i ambitną perspektywą rozwoju w nowym stuleciu. Burzliwą przeszłość miasta godnie reprezentują zachowane nieliczne zabytki rozlokowane w śródmieściu o dawnym układzie urbanistycznym. Dla odwiedzających miasto dodatkową atrakcją będzie wizyta w stadzie ogierów z możliwością przejażdżki konnej i obejrzenia zbioru starych powozów i uprzęży. Wśród dorocznych imprez na uwagę zasługuje tutaj konkurs wokalistów Integracja, festiwal gry na instrumentach unikatowych i byle czym, a także ogólnopolski bieg szpęgawski. Najmłodsze miasto Kociewia, Czarna Woda, zaprasza na Mistrzostwa Świata w kajakach polo. Osiek od lat corocznie w sierpniu gromadzi tłumy fanów na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, a w Szlachcie spotykają się entuzjaści kociewskiej gry w kapelę. Tczew z pewnością oczaruje turystów piękną panoramą miasta od strony Wisły. Jej szczególnym rozmaiceniem jest unikalna architektura zabytkowych mostów z końca XIX stulecia. Historie żeglugi i eksploatacji królowej rzek polskich obrazują udostępnione zwiedzającym zbiory jedynego w kraju Muzeum Wisły. Odwiedzić tutaj można romantyczne zakątki z urokliwymi uliczkami śródmieścia, rozległym parkiem, charakterystyczną dla miasta wieżą ciśnień i starym wiatrakiem. We wrześniu tczewska starówka ożywa podczas festiwalu teatralnego pod nazwą Zdarzenia. Zjeżdżają na nie liczne zespoły, aby zaprezentować widzom spektakle i widowiska plenerowe. Gorzędziej to niewielka wieś opodal Tczewa, pięknie położona na wysokiej skarpie nadwiślańskiej. Zarówno odwieczna legenda, jak i relacje historyków wiążą to miejsce z osobą świętego Wojciecha, pierwszego męczennika i patrona Polski.
szlaku kociewskich sanktuariów maryjnych warto odwiedzić wieś Lubiszewo koło Tczewa, dawną siedzibę księcia pomorskiego Sambora. Najsłynniejsze z kociewskich sanktuariów maryjnych to Piaseczno, miejsce odwiecznych pielgrzymek do słynącej cudami gotyckiej figury Matki Boskiej Królowej Kociewia. Bywał tu on dziś król Jan III Sobieski, hojny opiekun i mecenas tego kościoła. W miejscu objawień sprzed wieków przy tzw. studzience nadal gromadzą się pątnicy z najdalszych stron. Jesienią do Piaseczna zjeżdżają się zespoły ludowe z całego regionu na przegląd twórczości artystycznej. Stąd już niedaleko do Gniewa, miasta niezwykle malowniczo położonego na wzgórzu u zlewiska Wisły i Wieżycy. W jego urzekającej panoramie górują średniowieczne mury kościoła farnego, a zwłaszcza potężnego zamku krzyżackiego. Pieczołowicie odbudowywany kompleks zamkowy tętni życiem, gdyż przez cały rok odbywają się w nim przeróżne imprezy, spektakle, pokazy, turnieje rycerskie i zabawy pomyślane jako inscenizacje wydarzeń z odległej historii. Wszystko za sprawą prężnie działającego tu bractwa rycerskiego, nawiązującego do dawnej tradycji. Zwłaszcza w sierpniu Zamek Gniewski jest widownią pełnego dynamizmu widowiska plenerowego pod nazwą Wiwat Waza, ilustrującego zmagania wojsk polsko-szwedzkich pod murami zamku. Prócz mistrza kowalstwa artystycznego wybiera się tu również mocarza kociewskiego. Kto nie chce stawać do rywalizacji rycerskich czy siłować się, może zwiedzić surowe zamczysko albo wybrać się na spacer po Starówce Gniewskiej. Jej średniowieczny układ z czworobokiem kamieniczek wart jest zainteresowania, skoro on dziś zachwycił samego Leona Wyczółkowskiego, znakomitego malarza kolorystę. Z dawnego pałacu Marysieńki, wzniesionego przez Jana III Sobieskiego dla ukochanej żony, król wybierał się on dziś gondolą na przejażdżki. Podczas jednej z nich rodzina królewska przypłynęła również do Pelplina. Dawne opactwo cystersów wciąż jeszcze wzbudza zachwyt swoją monumentalną architekturą gotyckiej świątyni, dzisiaj bazyliki katedralnej biskupów pelplińskich. Perłą jej wystroju jest największy w tej części Europy manierystyczny ołtarz główny i barokowy prospekt organowy. Katedra przyciąga nie tylko znawców sztuki, ale i miłośników muzyki na organizowany tutaj od lat w sezonie letnim Międzynarodowy Festiwal Organowy z udziałem wybitnych artystów. Odwiedzającym Pelplin swoje bezcenne zbiory udostępnia też Muzeum Diecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej. Za najstarszą rzeźbę uchodzi tu Chrystus Starogardzki z początków XIV wieku. Ozdobą zbiorów są tzw. madonny szafkowe z Klonówki i Lubiszewa, unikalne przykłady snycerki średniowiecznej. Jedyny zachowany w Polsce egzemplarz słynnej Biblii Gutenberga przyciąga do Pelplina także ze względu na dramatyczną historię ratowania go w czasie ostatniej wojny oraz unikalny szczegół – odbity tu zarys czcionki używanej przez mistrza drukarskiego z Moguncji. Pelplin swoje dzieje, piękno i rozwój zawdzięcza osiadłym tu w XIII wieku cystersom, zarządzającym okolicznymi wsiami do początków XIX wieku. Nie dziwi zatem, że i dzisiaj do barwnej tradycji nawiązuje organizowany tutaj corocznie we wrześniu jarmark cysterski.
jeszcze tylko rzut oka na niedaleki Gniezd, by uzmysłowić sobie, że to wciąż ten sam średniowieczny szlak nadwiślańskich zamków pokrzyżackich, prowadzący od Malborka, a tutaj na Kociewiu wiodący dalej przez Nowe ku Świeciu na południu regionu. Ostatnie lata przyniosły wyraźne ożywienie zwłaszcza agroturystyki, którą na Kociewiu łączy się z dodatkowymi atrakcjami. I tak wypoczywający w Opaleniu, w samym centrum kociewskiego Zagłębia Wikliniarskiego, prócz obcowania z przyrodą w tamtejszym rezerwacie i korzystania ze strzeżonego kąpieliska w Rakowcu, mogą uczestniczyć w comiesięcznym jarmarku końskim. Zażywający wypoczynku pośród jabłoniowych sadów mają do dyspozycji pole golfowe. I tak długo jeszcze można by mnożyć. Warto zatem skorzystać z bogactwa oferty turystycznej, aby odwiedzić ziemię kociewską i bliżej poznać jej niewątpliwe atrakcje. Piękne i gościnne Kociewie najserdeczniej zapraszam.